Seks dobry wszystkim. Seks dobry wszystkim. Seks dobry wieczór bardzo. Dzisiejszy wstęp do filmu przekazuję na ręce Alka, bo cały ten film to jest jego pomysł. Ja nie do końca wiem, co on chce zrobić. Troszkę będzie zaskoczenia, ale wiem, że na to zaskoczenie kompletnie tutaj można liczyć, że nie będzie żadnej wtopy, bo temat jest bardzo ważki i dla Ani no jest to praktycznie codzienność. Mity na temat gadżetów. Erotycznych. Erotycznych. Z naciskiem na i zamiennie używając w niektórych sytuacjach określenia wibrator. Czyli mity na temat gadżetów erotycznych, ale z takim bardziej skierowaniem reflektora na wibratory. Tak. Okej. Biorąc poprawkę na to, że wibratory stanowią jakiś znaczący dosyć składnik, tak? No, zastanawiałam się nad tym jakiś czas temu. Muszę powiedzieć, że wydaje się, że jest więcej film, wydaje się, że jest więcej firm produkujących wibratory plus inne gadżety niż firm, które produkują inne gadżety i tam jest jakiś wibrator. Myślę, że rzeczywiście wibratorów jest najwięcej. Wibratorowych firm. W tym sensie. Producentów. Tak, producentów wibratorów, czyli to jest taki produkt najbardziej kojarzący się. Po wielu latach styczności z ludźmi, którzy pierwszy raz mają styczność z gadżetami, pojawiło się bardzo dużo powtarzających i powracających opinii. Które w styczności z gadżetami, w pierwszym styku z gadżetologią, ludzie wygłaszają i są zaskoczeni często, że to tak może tak nie jest, albo może całkiem tak nie jest. No to zaczynamy. Tutaj w komentarzach na kanale też bywają takie właśnie opinie na temat gadżetów. Tudzież użytkowników. Użytkowników, bo nawet bardziej. Gadżetów. Jeżeli ktoś używa gadżety, to bardzo dużo o nim świadczy. Nie ukrywam, że te takie wulgarniejsze po prostu nie dopuszczam do głosu. To tak, żeby wam dojaśnić, co się dzieje z komentarzami, które są bardzo nieprzyjemne. Tak. Osobom domagającym się tolerancji, to dla nich taka informacja, że tolerancja w swojej zasadzie i założeniu ma też brak tolerancji dla osób, no... Wysoce nieuprzejmych. Nie, tak. Podłych i innych. Także to nie jest żadna hipokryzja, jeżeli się takie zachowania eliminuje. Ale nie dygresjonuję już więcej. Nie. Będzie to countdown, będzie to takie top ten. Ale poczekaj. Ania, ja to jest mój subiektywny countdown od najmniejszego do największego. Ale co to znaczy najmniejszy? Najmniejszy to jest taki, powiedzmy, najmniej ważny, a taki number one. Taki jaki najważniejszy? Znaczy, że najwięcej ludzi go wygłasza? O to ci chodzi? Tak. Jaka jest ta ważność? Popularność tego potencjalnego? Popularność tego stwierdzenia i jego przekonanie tych osób, które je wygłaszają. Okej, no dobrze. Ma to sens? Czy mam coś zapisywać? Możesz po prostu, nie wiem, może zrobimy wtedy, ustalimy, czy się zgadzasz jakby z moją subiektywną kolejnością tych rzeczy. Okay. Dobra, no to od końca. Numer 10 to jest taki mit, z którym przychodzą ludzie. Kupując gadżet online, możesz go wypróbować i odesłać. Tak. To nawet powiedziałabym, że jest to... Ja nie wiem, czy bym nazwała to mitem. To jest po prostu niezrozumienie zasad zwrotu towarów w kraju naszym. Bo zwrot towarów funkcjonuje, a i owszem, i sklepy internetowe mają obowiązek przyjąć towar, jeśli klient rozmyślił się. Natomiast nie dotyczy to produktów, które są tak zwane wrażliwe higienicznie. Bielizna, na przykład kosmetyki otwarte,
Czy wibratory na przykład? Ale ostatni przypadek, że pani się powołuje, że ona odsyła na wpół zużyte kremy i dostaje zwrot pełen, bo się rozmyśliła. No jeżeli firmy nie wiedzą, jak działa to prawo i na wszelki wypadek zwracają klientom pieniądze za zużyte produkty, no to... W przypadku kremów to może być, że można zwrócić za proporcjonalnie, ile zostało zużyte, ale w przypadku produktów do użytku intymnego wartość odsprzedażna takiego używanego produktu jest żadna. I w tym momencie odstąpienie... Ale wartość odsprzedawalna kremu też jest żadna, tylko że wartość kremu jest taka, że nikt się tym nie przejmuje. Można go po prostu utylizować. No, nikt nie sprzeda kremu otwartego. I koniec. Natomiast nikt by nie chciał, żadna z pań, która oddaje taki krem, nie chciałaby dostać używanego kremu, prawda? Otwartego przez kogoś. I podobnie przy wibratorach. Więc jeśli nie mamy pewności... czy wibrator jest używany, czy nie, no absolutnie uważam to za skandal, jeśli ktoś, sklepy jakiekolwiek przyjmują takie rzeczy. Natomiast jest coś takiego jak reklamacja, jeśli gadżet nie działa mechanicznie, to znaczy coś się z nim dzieje, jest zepsuty. No tak, ale to znowu otwiera furtkę cwaniaczkom, którzy no to zepsuje, no to wtedy będą musieli mi przyjąć. I tak też. No ale reklamację się też rozpatruje. Na tak. Ile produkt jest zepsuty fabrycznie, na ile został uszkodzony przez niewłaściwe stosowanie, więc tak czy inaczej gadżetów erotycznych jako gadżetów wysoce wrażliwych intymnie nie oddajemy, chyba że są zafoliowane i zwracamy po prostu całe opakowanie nienaruszone. O, jeszcze przypomina mi się taka anegdotka naszego znajomego prowadzącego sklep, który mówi, że po odejściu od kasy nie przyjmuje reklamacji. W stacjonarnym sklepie. Nie przyjmuje, przepraszam, nie reklamacji, tylko zwrotu, tak, w stacjonarnym sklepie, bo zdarzyła mu się sytuacja, że klient wyszedł z wibratorem i wrócił za 2 minuty i powiedział, że żona w samochodzie siedzi i przymierzyła i nie pasuje. Cokolwiek to znaczy. No, dokładnie tak. Zresztą w stacjonarnych sklepach tym bardziej. Nie ma czegoś takiego jak zwrot towaru, ponieważ klient podejmuje decyzję. To znaczy tak, zwrot towaru jest możliwy, jeśli sprzedawca jest dość życzliwy, żeby to zrobić, no, niezależnie od towaru, który jest. Natomiast w przypadku znowu intymnych, wrażliwych produktów nie będzie to możliwe i nie ma obowiązku. Tak, czy chcielibyście przyjmować. Kupować w takim sklepie, który takie zwroty przyjmuje? To jest pytanie. Tak. To jest bardzo ważne pytanie. Dobra, numer 9. No niech będzie. Kobiety, które lubią seks, marzą o wielkich wibratorach. W ogóle to, że kobiety marzą o wielkich, że jak wibrator, to musi być duży, tak? Taki największy. Największy. Nie jest to prawda. Na pewno są kobiety, które o tym marzą. Ale mężczyźni za to marzą, o tym, że kobiety marzą. Ci mężczyźni, którzy tak myślą, to myślę, że oni trochę marzą o tym, żeby kobiety marzyły, albo żeby mogli zobaczyć, jak kobiety używają takich myślę, dużych... Myślę, że tak. Mogę z mojej perspektywy powiedzieć, że jest to pewnego rodzaju myśl taka podniecająca, że jakiś wielki wibrator tak... Tak, zobaczyć, składa, co się zobaczyć, dzieje, tak, nie? Ale, that's too much information! Ale zdaję sobie sprawę, że to jako prezent dla kogoś, no to jest wysoce nietrafiony prezent. Nieodpowiedni. Zdecydowanie tak, jeżeli na pewno wiemy, że nasza partnerka albo, nie wiem, przyjaciółka, dziewczyna, czy ktokolwiek lubi takie gadżety i wybiera takie gadżety, to nic nie stoi na przeszkodzie, żeby taki kupić. Albo mamy doświadczenie takie, że na przykład wcześniej miała też podobnego gabarytów i bardzo takie ceni, no to oczywiście tak, natomiast nigdy sami nie podejmujmy tej decyzji, ponieważ nie od wielkości zależy skuteczność tegoż wibratora i działanie jego na
konkretną kobietę, która go używa, lub mężczyznę również. Zresztą ze statystyk wynika, i też rozwijając mit, była zrobiona taka statystyka, tak, przez dużą firmę brytyjską, Lovehoney, która razem z pewnym socjologiem zrobiła duże badania na temat sprzedaży swoich produktów i statystyka wyglądała tak, że im większe dildo, im większy wibrator, tym większy odsetek mężczyzn, którzy go kupowali. Więc to raczej mężczyźni gustują w tych panowie, dużych rzeczach. Tak, im większy, tym tak jednak wielkość ma znaczenie, szczególnie z męskiej perspektywy. Tak. Numer 8. Gadżety na prezent kupuje się wyłącznie dla żartu, dla jaj i nikt ich tak naprawdę nie używa. No, ja bym to na przykład dała na 9. miejsce względem poprzedniego. Była takie hasło, nie? Tak, ale to jest... To tylko dla śmiechu. Tak, dałabym to na 9. miejsce względem tego, co poprzednio było. Tam to poprzednio częściej pada niż to. Ale prawdą jest, że ludzie mają takie przekonanie. Tak się utarło. Większość akcesoriów do wieczorów panieńskich to są raczej takie dla zgrywy. Ale prawda jest zgrywa taka... Zgrywa jest ważna, nie, czemu nie? Jak jest sama impreza, to jest super. Ale prawda jest taka, że jak możemy liczyć na to, że przyjaciółki, koleżanki kupią pannie młodej dziewczynie coś fajnego, na co ona sama by się nie zdecydowała, bo jej na przykład nie byłoby na to stać, to jest to super opcja. Zresztą zdarzyło mi się też mieć taki kontakt z mężczyznami, którzy dokonywali zakupu swojemu kumplowi i wcale nie kupowali badziewia. Kupowali fajne rzeczy, kosztowne, które on sobie będzie mógł później poużywać sam, z partnerką. O! No te rzeczy jajcarskie niestety to jest badziewie odpustowe. Ja osobiście dałam mojej przyjaciółce w prezencie wibrator i kulki i drugi wibrator, taki zestaw, i się śmiała, że akurat razem z mężem później chętnie używali. A gadżet, jak jest fajny, to nadal wzbudzi radość i uśmiech i żarciki będą... płynęły szerokim strumieniem na ale temat... Ale powiem ci, że ta sama rzecz ma się z osiemnastkami. To jest dokładnie to samo. Na osiemnastkę jesteśmy przyzwyczajeni, że żeby coś było śmiesznie, żeby się jakby czyimś kosztem trochę pośmieć, tak? No bo po to kupujemy te śmieszne rzeczy, żeby... Bo to taki zboczony prezent. Porwać trochę boki. No i tak anegdotka jest taka, że właśnie przyszli tacy państwo, którzy chcieli kupić bardzo śmieszny i kontrowersyjny w sumie prezent dla tej dziewczyny, a jak zaczęła być rozmowa poważna o wibratorze jakimś fajnym, ładnym i coś, to się strasznie zaczęli wstydzić i nagle się zrobili bardzo pruderyjni, także... Ja powinnam chyba zrobić całą serię, wiesz, jak ludzie robią na YouTubie stories... Story times. Okay. Ja powinnam robić story times to ze sklepu. Bardzo, bardzo pouczające historie, myślę. Bardzo ciekawe. No, to tylko, tak. Że to by trochę zniweczyło istotę dyskrecji w sklepie, bo potem dlaczego by było, dyskrecji? Potem by było, o no nie, znowu będzie opowiadać o tym, że ktoś nie będzie mówić, że to o mnie, ale ta osoba, która opowiedziała, to będzie wiedzieć, że to o niej. No to będzie wiedzieć, że taka sytuacja była, natomiast... Będziemy z megafonów nadawać w trakcie, jak będziesz rozmawiać, ta osoba taki miała komunikat. Krótkie włosy. Pełna dyskrecja. Miała krótkie włosy, takie pazurki rude, ubrane była w dżinsy i swetr z Turcji. No nie dobra, będę. Bez opisu, dobra. No, ale historii jest, co człowiek, to historia. To trzeba przyznać. Ale wracając do rzeczy. Wracając. Numer 7. Gadżety uzależniają. Z czasem nie da się już bez nich osiągać orgazmu. I jeszcze, że z czasem w ogóle seks z partnerem jest kompletnie nieatrakcyjny. A to zaraz dojdziemy do tego, bo to jest... Jeszcze inne. Więc tak, to, że wibrator uzależnia, to jest mit, który powstał jakby w wyniku pojawienia się pewnego filmu, muszę powiedzieć. W ogóle...
Wibratory były już jakiś czas temu na rynku, ale pierwsze wibratory, które nie były realistyczne, to były króliczki Jackrabbit. Jackrabbit się nazywały, wyprodukowane w Japonii przez amerykańską firmę. I w Japonii, ponieważ były produkowane, to one zostały wyprodukowane w takiej wesołej formie, jakieś takie różowe, nierealistyczne, abstrakcyjne. Tak. Chodziło o to, że Japończycy nie mogli według prawa produkować gadżetów imitujących narządy cielesne. I ten wibrator ruszył w świat, ale niespecjalnie się przyjął. Minęło jakieś 2-3 lata i coś się wydarzyło, mianowicie pojawił się w filmie Seks w Wielkim Mieście, serialu bardzo słynnym, który osoby z naszego pokolenia doskonale znają. Młodsze pokolenie pewnie już nie, ale polecam. Jest... I to tak wpłynęło na... Tak. Po pierwsze pojawił się Jackrabbit i po tym filmie, po pojawieniu się w tym filmie nastąpił szał na Jackrabbita. Wszyscy chcieli go kupić. Wtedy tak naprawdę ruszył w świat. Ale też w tym właśnie odcinku z tym wibratorem był bardzo słynny motyw właśnie, bo jedna z bohaterek autentycznie w serialu uzależniła się od wibratora. Hmm. I czym grozi takie uzależnienie się? Bo wiem, że ono to już temat rzeka. To teraz nie, wyjaśnię, tak, rozwieję mit. Bo uzależnienie się od masturbacji na przykład. Wyjaśniam mit. Wibratory nie uzależniają. Można się uzależnić od czegokolwiek. To nie ma nic wspólnego, czy to jest wibrator, czy to jest czekolada, czy to jest używanie telefonu, czy to jest wyrywanie sobie włosów, czy to obgryzanie. Nie ma absolutnie znaczenia, ale to nie wibratory uczulają. To tak jakby powiedzieć, że nie uczulają, nie uzależniają. To tak jakby powiedzieć właśnie, że no nie wiem, jedzenie chipsów uzależnia. No nie uzależnia, to jest po prostu nawyk, który celebrujemy i który kultywujemy. Jeżeli nie mamy ochoty jeść chipsów, to po prostu nie kupujemy chipsów i podobnie jest z wibratorem. Nie mamy ochoty użyć wibratora, nie używamy wibratora. Nie ma kompulsywności w tym używaniu wibratora. Ciężko, jeżeli... muszę ten wibrator po prostu. Tak. Jeżeli zdarza się sytuacja, w której wibrator jest po prostu świetny, świetnie działa i czujemy się cudownie, no to co w tym złego? No używajmy, no. Why not? Dobra. Numer 6. Używanie gadżetów świadczy o niewyżyciu seksualnym. No to jakby ma związek trochę z tym uzależnieniem też, tak momentami. Ogólnie, jeżeli kobieta o seksie, tak, no, jeżeli kobieta w ogóle mówi o seksie, ciągle myśli pewnie, używa zabawek w seksie, to znaczy, że się dobrze bawi, to znaczy, że na pewno jest jakaś niewyżyta. No, niewyżyta to jest... i jeszcze wiadomo, no pewnie facetów ma nie wiadomo ilu. No właśnie, albo nie, to jeszcze inny, jeszcze nie ma facetów. Nie ma albo w ogóle nie ma facetów. To jest inny mit i świat mówi o tym, że kobieta, która lubi wibrator albo używa wibratorów, w ogóle z facetami nie ma nic wspólnego. Ale ja bym powiedziała, że to nie jest mit, tylko to jest... krzywdzący stereotyp. Stereotyp, tak. I opinia po prostu, która jest powielana przez niewyżytych facetów. O. Erotomanów, gawędziarzy. Tak. Ale myślę, że wszystkie mity mają coś w sobie ze stereotypu, bo w gruncie rzeczy one dotyczą bardziej osób używających gadżety albo niż samych gadżetów. A bym powiedziała, że więcej mówią na temat osób, które wygłaszają te opinie. I następny w takim razie płynnie tutaj przechodzi do następnego. Numer 5. Jeżeli ktoś chce używać gadżetów, to znaczy, że partner im nie wystarcza. Jeżeli ktoś chce, to znaczy tak. Na pewno są sytuacje, w których partnerzy, kobiety lub mężczyźni decydują się na gadżet, bo na przykład potrzebują innych doznań albo i zdarzają się sytuacje, że partner nie jest zainteresowany aktywnością seksualną albo partnerka, jest jakaś nierówność, jeśli chodzi o libido i potrzeby seksualne i wtedy rzeczywiście może pojawić się gadżet. Takie sytuacje są i mówienie, że nie, no byłoby absolutnym nieporozumieniem. Natomiast
To nie ma nic wspólnego z tym ogólnie. Decyzje, statystycznie decyzje o zakupie wibratora czy innego gadżetu retorycznego w ogóle nie mają z tym nic wspólnego. Badania, znowu podzielę się badaniami statystycznymi, dokonanymi z kolei w Stanach Zjednoczonych przez sklep Adam & Eve, są takie, że 70%, ponad 70% ludzi kupujących gadżety erotyczne, kupujących wibratory, to są ludzie w szczęśliwych, satysfakcjonujących związkach. Ale spotkałaś się z taką opinią, że właśnie pani mówi na przykład, nie potrzebuję wibratora, mój mąż jest dobrze wyposażony. No tak, bo albo, to wynika... Co jeszcze? Ja akurat mam partnerkę, więc... Ale to wynika z tabu, jakie jest nałożone na wibratory, gadżety erotyczne w naszym kraju, ale być może w innych krajach też. To znaczy, ludzie nie wyobrażają sobie, że mogą używać wibratora, jak on działa. Używanie go kojarzy im się z czymś takim właśnie desperackim, ostatecznym. To jeszcze do tego dojdziemy. Kropka. Używanie gadżetów świadczy o braku wyobraźni i kreatywności w seksie. Świadczy o znudzeniu w seksie. Świadczy o znudzeniu w łóżku. Nie świadczy, chociaż rzeczywiście decyzja o kupieniu gadżetu i taka myśl, żeby sobie coś wybrać, pójść do sklepu, a później go tak włączyć w grę erotyczną, może wspomagać kreatywność i zachęcać do takiego eksplorowania i poszukiwania. Ale nie, ludzie nie wyszukają wibratora dlatego, że nie potrafią kochać się z partnerem lub partnerką. Raczej, albo że szukają jakichś jeszcze innych rozwiązań. Że mają nieudane życie seksualne, dlatego kupują gadżet. No i wracam do tych badań. Ponad 70% ludzi, którzy kupują gadżety, to są ludzie zadowoleni ze swojego życia seksualnego w szczęśliwych związkach. Po prostu... Jest fajnie i można jeszcze popróbować czegoś. Tak. Jest na to pole, w ogóle jest nastrój, żeby coś wdrażać nowego. Tak. Dobra, no to teraz numer 3. Gadżety trzeba ukrywać. Co jeśli ktoś je zobaczy? No gadżety trzeba ukrywać. Właśnie chciałam zapytać przed kim. W ogóle, żeby nikt nie zobaczył, że się ma. Bo tak, może zobaczyć dziecko, może zobaczyć jakiś ktoś, kto odwiedza, może zobaczyć gadżet leżący. Mhm. No i wtedy to jest... Krępujące. To jest straszne. Ja uważam mimo wszystko, że to jest osobista decyzja już osób, które kupują gadżety erotyczne. Ale nie ma reguły. Myślę, że niektóre gadżety należy ukrywać. Dasz mi powiedzieć. No ale nie, bo zobacz, bo to nie wszystkie gadżety. Ja uważam, że każdy sam podejmuje taką decyzję. Czy chce ukryć, czy nie chce ukryć. Ale nie ma nic złego i niewłaściwego w tym, że przyjdziemy do kogoś i ktoś ma akurat gadżety na wierzchu. To jest jego sprawa i nie powinno nas to obruszać po prostu. Przede wszystkim nie należy od razu ruszać i mówić, o, ale fajne, co to jest? Lepiej nie dotykać rękoma. Odłóż, nie wiesz, gdzie to było i niekoniecznie muszę opowiadać. Zakładam, że dorośli nie robią takich rzeczy. No, ale a jeżeli nie chcemy, żeby dzieciaki dotykały, no to można w takie miejsce, żeby dzieciaki nie dotykały. A jeszcze jedno, są gadżety, które są po prostu skonstruowane z taką finezją i są tak ładne, że mogą sobie stać na półeczce całkowicie niepostrzeżenie. Są takie ładne, że nie trzeba ukrywać i takie są po prostu najlepsze, bo nie trzeba jakoś, nie wiem, może sobie leżeć ten łabędź przy łóżku. I to prawda, sama mam takie gadżety, które po prostu ładnie stoją i nikt by nie powiedział, że to są gadżety erotyczne. Nawet mam jeden, który jest lampką. O, albo mają takie nawet taką przykrywkę, że stoją w takiej gablotce swojej własnej. Tak. Czyli są takie i każdy... decyzja o tym, czy chowamy, należy indywidualnie do każdej osoby i tyle, no. Dobra, to teraz numer 2. Gadżet to
konkurencja wobec partnera i partner, partnerka nie ma szans konkurować z gadżetem. I tu są dwie, to znaczy tak, no. Zastanawiam się, ten mit uważam bierze się stąd, że mężczyźni, bo najczęściej, znaczy nie, to w dwie strony działa. Dwie strony działa. Bierze się to stąd, że jesteśmy bardzo niepewni swoich umiejętności w seksie. Ale nie tylko. Jesteśmy bardzo niepewni swojej pozycji w związku. I mamy wątpliwości, czy partner i partnerka nas kocha, docenia, lubi i tak dalej. I każdy przejaw zainteresowania partnera w danej dziedzinie w innym kierunku niż my sami powoduje, że zaraz postrzegamy to jako zagrożenie dla siebie. Zaraz gadżet wykoleguje po prostu. I to samo dotyczy sfery seksualnej. Jestem przekonana, że z tego powodu gadżety są tak postrzegane. W sytuacji częściej mam kontakt z mężczyznami, którzy mówią, że no to zaraz w ogóle nie będziemy potrzebni. Tak. Na co za każdym razem nasuwa mi się pytanie, czy naprawdę jest tak źle, że jedyną funkcję, jaką mężczyzna dany spełnia w związku ze swoją partnerką, to jest bycie wibratorem? Bo takim jeśli, żywym wibratorem. Bo jeśli tak, to faktycznie nie ma szans. Ale zaręczam, że nie z tego powodu kobiety i mężczyźni wiążą się ze swoimi partnerami. Chociaż to może być ważny element życia, to nie z tego powodu. Więc nie zastąpi. I w drugą stronę jest to samo, bo dziewczyny też są bardzo, powiedziałabym, obawiają się, są niepewne swojej pozycji i uważają, że jeśli partner ma masturbator, to znaczy, że ona mu nie wystarcza. Na co należałoby zadać pytanie, czy naprawdę chcesz być dla partnera masturbatorem? No chyba nie. Albo jak partner ogląda pornografię, to że to jest taka zdrada i zastępstwo. No to jest właśnie też druga rzecz. Oczywiście mogą być wyjątkowe sytuacje, w których może to świadczy o jakimś oddalaniu się od partnera czy partnerki, ale to należy popatrzeć na inne aspekty związku, a nie tylko na to, czy jest gadżet, czy jest pornografia, bo może tam inne rzeczy nie stykają, tylko po prostu nie chcemy tego widzieć. Ale jeszcze w drugą stronę powiem, że właśnie co mówisz, że jest w obie strony poczucie, że gadżety mogą wyeliminować w ogóle przydatność partnera. Mhm. Na jakimś evencie pani pochyliła się nad całą ladą z gadżetami pięknymi, kolorowymi i tak powiedziała: jakie to wszystko piękne. Panowie, wy wygniecie. No tak powiedziała żartobliwie. Ale wiesz co, ja teraz się zastanawiam, że ja rozumiem, z czego oprócz tego może się to wziąć, brać takie przekonanie. Jest trochę tak, jest takie nasze myślenie, że jak ktoś, no wyobrażam sobie, że na przykład mężczyzna, który użyje masturbatora, no to on już nie będzie chciał uprawiać seksu z tą partnerką i wchodzić w intymną relację z partnerką, bo on już się pomasturbował. I może w drugą stronę... Załatwiony. I mężczyźni może tak myślą, że to w drugą stronę też tak działa. Jest to taka projekcja, tak. Że jeżeli kobieta poużywa masturbatora czy wibratora i będzie miała orgazm, to już nie będzie zainteresowana aktywnością z nim. Więc no trochę tutaj rozwiejmy wątpliwości, że w bliskim kontakcie z partnerem intymnym i z partnerką nie chodzi o to, żeby... Oczywiście orgazmy są bardzo ważne i jak najbardziej nie zachęcam was do przekonania, że one nie są istotne. Natomiast to nie jest jedyny i kluczowy i najważniejszy element przekonywujący ludzi do tego, żeby podjąć aktywność seksualną z partnerem. Cała masa innych rzeczy też. Jest jeszcze jedna rzecz, że dla mężczyzn liczy się rozmiar. Uważają, że rozmiar jest ważny. Tak. Wielkość ma znaczenie. Wielkość ma znaczenie bardziej niż dla osób, dla których znaczenie miałaby. Mhm. Jeżeli
Tak? To znaczy mówisz, że dla kobiet nie ma, tak? O to, że o projektowaniu, o to ci chodzi. Taką ostrożną tezę chciałbym postawić, że no, stawiaj. Dla mnie taka gra. Taka gra. Rozmiar dla mężczyzn jest ważniejszy, rozmiar ich penisa jest ważniejszy niż dla kobiet, które korzystają z tego penisa. No, ja tak myślę, że to tak trochę jest. Że to jest też ostrożna teza oczywiście, ale uważam, że tu nie chcę wchodzić w jakby bardzo głębokie dyskusje filozoficzne na temat tego, w jakim świetle... To jest osobny temat na... Osobny temat na temat wychowywania się, dorastania mężczyzn, młodych mężczyzn, którzy... Porównywania, bo widzą starszych kolegów, albo ojców, albo no generalnie jest wyśmiewanie na przykład siusiaka, że taki mały, zobacz, a tata ma taki duży, a potem dorastają i z kolegami się znowu, nie wiem, gdzieś tam na basenie, czy gdzieś i znowu jest porównywanie i jest wstyd i skrępowanie z tego powodu i to powoduje później, uważam, na stałe takie rysy w takiej samoświadomości ciała własnego, że coś jest nie tak z nim. Nawet jeśli ten penis naprawdę jest wystarczający, to dla tego mężczyzny jest przekonanie, że on nadal jest nie dość duży. Bo on po prostu tak się ukształtował, że ma ciągle za małego penisa i koniec. I choćby nie wiem, co partnerka mówiła, to on dalej będzie przekonany, że ona na pewno kłamie. Ona mi to mówi, bo mnie kocha i chce mnie pocieszyć. Tak, chcę ale jak miły. Tylko spotka innego z większym, to mnie zostawi. No tak. I albo jak sobie kupi wibrator, to na pewno wibrator już jest, będzie większy, więc no, nie tak. Sposób konkurować. Ale wiecie co, analogiczna sprawa, dość śmieszna być może, analogiczna sprawa dotyczy kobiet, które zadręczają się, nie wiem, że mają gdzieś tam fragment celulitisu, albo jakąś fałdkę. Piersi, kompleks. Albo że piersi są nie takie. Po drugiej stronie jest... Tak, i teraz pytanie, czy oczywiście są wyjątkowe sytuacje, gdzie drugiej stronie może zależeć na tym rozmiarze, ale to są naprawdę wyjątkowe sytuacje. U większości ludzi one się nie pojawiają i większość tych wątpliwości wynika z naszych własnych kompleksów osobistych i przekonań na ten temat. No dobra, no i ostatni mit, numer jeden. Według mnie numer jeden, a to powiesz, czy według ciebie też. Mhm. Gadżety są dla osób samotnych i zdesperowanych. Ja nie wiem, czy to jest numer jeden, chociaż jest bardzo popularny. I ja sama, prowadząc kanał o gadżetach od wielu, wielu lat, w różnych miejscach mówiąc o gadżetach, nie zliczę, ile razy dostałam komentarz, że no nic dziwnego, że używam tych wibratorów i mówię o nich, bo mnie na pewno kijem nikt nie chce dotknąć. Chłopa na pewno nie ma, więc gadżety sobie znalazła. Tak. No, bardzo zabawne są te komentarze. Zazwyczaj śmieją się w głos, jak je widzę, ale ludzie naprawdę tak myślą. To znaczy, z jednej strony myślę, że te komentarze to są po prostu takie, żeby mi dogryźć, wyzłośliwić się na coś. Ktoś czuje złość w związku z tym filmem albo z tym, co mówi, więc chce mi dokopać. Ale ludzie czasem tak myślą, że a propos tego komentarza, co powiedziałeś, że ja mam chłopaka i nie muszę, albo... Skoro nie mam chłopaka, to muszę. O. Tak. Oczywiście, że gadżety są świetne, jak się nie jest z partnerem w stałym związku i posiadanie takiego gadżetu to jest super sprawa i wszystkim polecam, mężczyznom i kobietom, żeby gadżet mieć. Lepszy dobry wibrator niż byle jaki partner. O właśnie. I absolutnie tak. Natomiast zdecydowanie, tak jak już wcześniej mówiłam, posiadanie wibratora nie równa się nieudane życie związkowe albo seksualne w ogóle.
Nawet w drugą stronę, można powiedzieć. Nawet w drugą stronę, powiedziałabym z różnych doświadczeń, nie tylko własnych, że nawet w drugą stronę. Ale trzeba powiedzieć, że jest część populacji ludzkiej, że woli być z tym partnerem, który może bije, może pije, może jest okropny w łóżku, ale przynajmniej nie korzystam z tych obleśnych wibratorów. Tak, ale też bez hejtu. Są też osoby, które po prostu, no po prostu ich to w ogóle nie kręci. Ale kompletnie tak, temat oczywiście jest dla nich kompletnie nieatrakcyjny i absolutnie nie uważają, że to byłoby dla nich. Ja też szanuję taką postawę. Uważam, że do wszystkiego w seksie dorastamy, jakby podejmujemy decyzje na podstawie tego, w którym miejscu życia jesteśmy, z kim jesteśmy, kim sami jesteśmy, co chcemy zrobić, i tak powinno być. Czyli taka puenta bardzo ładna, że osoby, które z gadżetów korzystają, niech nie oceniają osób, które z nich nie korzystają, i też w drugą stronę, to, że ktoś gadżet lubi, to wcale nie jest tak, że jest jakiś, po prostu je lubi. Tak. Tak. Dokładnie tak. No to do zobaczenia chyba, nie? Do zobaczenia i życzymy wam fantastycznych, udanych zakupów wibratorowo-gadżetowych, żebyście fajnie z nich korzystali. Tak. Coś jeszcze? Już teraz wyposażeni w te, jakby w tą rozumiane mity. W tą wiedzę, jak to nie jest z gadżetami. No właśnie. Pa! Dobranoc.